klasyczna przepływanka to najbardziej podstawowa metoda łowienia na rzece. Polega ona na swobodnym spływaniu zestawu z nurtem rzeki. I choć wydaje się, że jest to metoda banalnie prosta, to jednak jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, aby łowić skutecznie i z przyjemnością. Kluczowym elementem w tej metodzie jest zestaw, którego poszczególne elementy mają bardzo duży wpływ na poczynania wędkarza. Zanim jednak zajmiemy się dokładną budową zestawu, spójrzmy, w jaki sposób powinien on zachowywać się pod wodą. Grunt powinien być ustawiony w ten sposób, że przynęta znajduje się na styku dna lub lekko ciągnie pod nie razem z kilkoma centymetrami przyponu. Nie wskazane jest położenie większej części przyponu na dnie, aby uniknąć zaczepów oraz nie płoszyć ryb ołowiem, który w tej metodzie płynie przed haczykiem z przynętą. Łowienie na styku jest rozwiązaniem idealnym. Przy takim ustawieniu gruntu ogromne znaczenie ma spławik, a właściwie wyporność jego antenki. To jej zadaniem jest przezwyciężenie wirów oraz podwodnych uciągów i utrzymanie spławika na powierzchni, kiedy ten nurt rzeki chce za wszelką cenę go zatopić. Właśnie z tego powodu antenka powinna mieć możliwie jak największą wyporność. Oczywiście tym większą, im większy jest uciąg rzeki. I tak na przykład przy uciągach 1 do 2 gram wystarczy w zupełności antenka plastikowa, natomiast przy uciągach większych, już na przykład powyżej 2 gramów, trzeba zastosować antenkę o większej wyporności, na przykład taką jak mamy tutaj, jest to antenka z bambusa. Przy ekstremalnych uciągach przekraczających 8 czy 10 gramów użyjemy już całkiem dużej, grubej antenki plastikowej, bądź nawet w ostateczności bardzo mocno wypornej antenki wykonanej z balsy. Nie bez znaczenia jest również kształt korpusu spławika. Najlepszy, najczęściej stosowany jest spławik okrągły. Spławik okrągły, popularnie nazywany bombką lub w kształcie takiego troszeczkę grubszego cygara, to jest ten kształt, który najczęściej używamy do klasycznej przepływanki. W przypadku klasycznej przepływanki możemy zapomnieć o spławikach płaskich. Te spławiki są stworzone do całkiem czego innego, ponieważ przy swobodnym spływie zestawu ten korpus spławika ma tendencję do wykonywania ruchów prawo-lewo, jak również przód-tył. Jeżeli nie jest on cały czas kontrolowany za pomocą żyłki, zachowuje się przedziwnie i te zachowania spławika przeniesione są na resztę zestawu, w szczególności na przynętę. Ta przynęta też zachowuje się w różny sposób, praktycznie nie mamy nad tym kontroli i te ryby niezbyt chętnie pobierają tak zachowującą się przynętę. Dlatego do swobodnej przepływanki zawsze używamy spławików o korpusach okrągłych bądź kształtach do nich zbliżonych. Nie bez znaczenia jest również dolna antenka, zwana również kilem. Najlepiej, kiedy jest ona wykonana z metalu. Metal dodatkowo stabilizuje spławik, jak również stabilizuje cały zestaw, a przede wszystkim w metodzie tej zależy nam na tym, żeby przynęta zachowywała się możliwie jak najbardziej naturalnie i nie wykonywała jakichś gwałtownych ruchów. Ponieważ będę łowił na uciągu pomiędzy 1 a 2 grama, wybrałem spławiki o właśnie tym zakresie gramatur. Mam tutaj największe 2-gramowe, jak również najmniejszy 1-gramowy. Akurat w przypadku tych spławików, są to spławiki Kraluzo Halen, one mają antenkę zrobioną z bambusa, to jest drewniana antenka, która ma na pewno dużo większą wyporność niż antenki plastikowe. Kształt praktycznie idealny do tego rodzaju łowienia. Przy wolnych uciągach ta bombka jest troszeczkę dłuższa, troszeczkę bardziej rozciągnięta. No i w końcu metalowy kil. Ten metalowy kil dobrze układa się w łodzie, stabilizuje cały zestaw. Także tego typu spławik to jest idealne rozwiązanie na uciągi do 2 gramów.
Używając spławików do 2 g nie należy również przesadzać z żyłką główną 0,10-0,12 mm. To są najwłaściwsze wartości. My będziemy używać żyłki 0,10 mm. Tutaj mamy żyłkę Kraluzo Hoogland Line i z niej właśnie zrobię swoje zestawy. Spławik oczywiście musimy przymocować do żyłki za pomocą koszulek silikonowych, które będziemy zakładać na ten metalowy kil. Mamy tutaj suwmiarkę, średnica tego drutu to jest gdzieś w granicy 0,7 mm. Także mając 0,7 mm warto dać te koszulki silikonowe troszeczkę cieńsze, o mniejszej średnicy. Ja myślę, że idealnym rozwiązaniem będą koszulki o średnicy 0,5 mm, wtedy one dobrze przycisną tą żyłkę do kila, ten grunt nie będzie się przesuwał, nie będzie nam się zmieniał, tylko od początku do końca możemy być pewni, że spławik będzie siedział w jednym miejscu. Także weźmy na bok spławiki, koszulka silikonowa, jak już pokazywałem w niektórych naszych wcześniejszych filmach, na spławik zakładamy praktycznie 3 koszulki. Jedną długą, o powiedzmy tutaj mamy taką o długości około 1,5 cm oraz 2 krótsze, 0,5 cm. Ok, gotowe i zaczynamy produkcję naszego zestawu od przeciągnięcia. Najpierw spławika, weźmy na przykład spławik 1-gramowy, czyli w pierwszej kolejności przekładamy żyłkę przez metalowe oczko, które znajduje się w górnej części korpusu. Ok, mamy. I teraz odpowiednio przekładamy najpierw pierwszą koszulkę, tą krótszą. O, nie jest to takie proste, zwłaszcza, że tutaj mamy jeszcze przed oczami kamerę. Mamy jedną. Spróbujemy teraz drugą. Poszło nieco łatwiej. I teraz dajemy trzecią, tą najdłuższą. Ok. Wygląda to w ten sposób, że mamy koszulki, dwie krótkie i jedna dłuższa. Tak jak to teraz widać mniej więcej w przybliżeniu, krótka 5 mm, druga krótka 5 mm i długa 1,5 cm. Oczywiście zakładamy je na kil spławika. Logicznym jest w tej samej kolejności. Krótka, krótka. I na sam koniec koszulka długa. Tą pierwszą koszulkę podciągamy pod sam korpus. Tak jak to widzimy w tej chwili. Druga ma siedzieć na środku. Natomiast trzecia, co ważne, ma być naciągnięta około 1 cm na kil, natomiast 0,5 cm zostaje poza. To jest taki system chroniący zestaw przed zaplątaniem. W momencie, kiedy ta koszulka siedziałaby głębiej, pokażę. O właśnie, w ten sposób, gdyby to miało miejsce w ten sposób, tutaj zawsze byłoby miejsce, żeby ta żyłka mogła się zaplątać, a splątanie zestawu jest ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy podczas łowienia. Także ściągamy tak jak w ten sposób, centymetr na kilu, 0,5 cm poza i w tej chwili mamy bezpieczny od splątań zestaw. Właściwie skonstruowane obciążenie powinno składać się z minimum 2 elementów: obciążenia głównego oraz śruciny sygnalizacyjnej. Śrucina sygnalizacyjna znajduje się na łączeniu żyłki głównej z przyponem. Obciążenie główne oczywiście nieco wyżej.
odległość pomiędzy tymi dwoma obciążeniami powinna być kilka centymetrów większa niż długość przyponu, którego będziemy używać. Chodzi oczywiście o to, żeby haczyk nie zaczepiał się o obciążenie główne. Oczywiście są bardziej zaawansowane zestawy, które mają poniżej łowiu głównego dwie lub trzy śruciny. Taki zestaw jest oczywiście bardziej czuły i łatwiej nim okpić ostrożne ryby, jednak na pewno będzie się bardziej plątał. Zasada działania śruciny sygnalizacyjnej praktycznie w każdym zestawie polega na tym, że ryba pobierając przynętę w pierwszej kolejności czuje mały opór stawiany przez małą śrucinę sygnalizacyjną, a spławik już sygnalizuje branie. Natomiast dopiero po chwili ryba napotyka na opór, który stawia jej obciążenie główne i ryba to obciążenie główne praktycznie wyczuwa od razu i jej naturalnym instynktem jest wyplucie przynęty. W takiej sytuacji zadaniem wędkarza jest oczywiście zaciąć rybę, zanim wyczuje ona duży opór obciążenia głównego. Zacznijmy zatem od obciążenia głównego. Już pokazywałem kilka razy, w jaki sposób zakładać śruciny na zestaw. Założymy trzy takie śruciny, a potem dalej będziemy robić zestaw sygnalizacyjny, czyli śrucinę sygnalizacyjną. Założymy je dwie. Robimy taki troszeczkę bardziej skomplikowany zestaw. Czyli chwytamy w dwa palce śrucinę, następnie staramy się znaleźć rowek, to nacięcie. To nacięcie ustawiamy na zewnątrz, wkładamy w niego żyłkę, a następnie żyłką przyciskamy tą śrucinę do palca. Potem przytrzymujemy sobie jednym i drugim palcem śrucinę, bierzemy kombiderki i zaciskamy. Tu praktycznie żyłka cały czas dociągana jest ręką do dna tego nacięcia. Także w momencie, kiedy ona jest dobrze naciągnięta, mamy pewność, że ta śrucina będzie założona centrycznie. Ot i cała czynność. Widzimy, że to fajnie w miarę równo wyszło. Oczywiście śruciny też muszą być równe, żeby tą czynność wykonać właściwie, bo jeżeli śrucina jest niewłaściwie nacięta krzywo, nigdy nam to się nie uda. Także tutaj warto zainwestować w dobre śruciny, żeby właściwie pozakładać je na żyłce. Tutaj mamy spławik, widzimy powierzchnię wody. Także spławik wyważony jest w tej chwili do tego punktu, a powinno to wyglądać w ten sposób, że jedynie centymetr antenki powinien wystawać ponad wodę. Także tutaj ten spławik potrzebuje jeszcze trochę ołowiu, także dokładamy mu do ołowiu, do obciążenia głównego, tyle, żeby go odpowiednio wyważyć. Ok, dociążyliśmy troszeczkę spławik. Mamy w tej chwili nieco zmienione obciążenie. Daliśmy tutaj 4 śruciny numer 2 i 3 śruciny numer 10. Spójrzmy. O, ten spławik jest w tej chwili praktycznie idealnie wyważony. Widzimy, że tutaj niewielka tylko część anteny wystaje ponad powierzchnię wody. Także spokojnie możemy zakończyć wyważanie i przystąpić do dalszych czynności związanych z wykonaniem tego zestawu. Mając w ten sposób założone obciążenie na żyłkę, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Te ołowie powinny stosunkowo łatwo przesuwać się po żyłce. Oczywiście w momencie, kiedy zaciśniemy je, w tym miejscu na żyłce może powstać małe zniszczenie, takie przeszczypnięcie żyłki. Dlatego po założeniu należy śruciny przesunąć tak daleko w kierunku spławika, żeby ten odcinek żyłki, na którym są one założone, był praktycznie nowy. Na tym odcinku nie powinno być miejsca zaciskania którejkolwiek ze śrucin. Dlatego bierzemy i przesuwamy wszystkie śruciny w górę, w kierunku spławika. Po przesunięciu około 20-30 cm te śruciny zaczynają już chodzić po żyłce
w miarę płynnie. Oczywiście też trzeba je zaciskać z wyczuciem. Także krok po kroku przesuwamy je pojedynczo. One się bardzo mocno grzeją, robią się takie gorące. Powoduje to siła tarcia. Przeciągamy i kiedy wszystkie mamy już przesunięte, przesuwamy około 20-30 cm żyłki i w tym miejscu robimy oczko, do którego to oczka będziemy wiązać przypon. Przy zestawach powiedzmy do 8 gram łączymy przypon z zestawem za pomocą oczka. Przy zestawach cięższych na większe uciągi należy zastosować krętlik, bądź jeszcze lepiej specjalną mikroagrafkę Kraluzo Quick Snap, która daje możliwość szybkiej wymiany przyponu. Mamy zrobione oczko i teraz przy tym oczku powinna znajdować się śrucina. O, tak jak to wygląda w tej chwili, ja może wezmę kawałek czarnego tła, żeby to lepiej pokazać. Mamy śrucinę razem z oczkiem. I teraz mamy tutaj zestaw zrobiony w ten sposób, że tu jest śrucina sygnalizacyjna i teraz następna śrucina powinna być w odległości większej niż mamy długość naszego przyponu. Czyli jeżeli przypon jest 15-centymetrowy, będziemy łapać płotki, to ta odległość powinna być większa niż 15 cm, minimum 17. Każda następna o kolejny centymetr większa. My będziemy łowić w ten sposób, że zrobimy, przesuniemy ten ołów główny jeszcze dalej, czyli mamy 15 cm, tu będzie 16 i dalej kolejne 17 cm. I w ten właśnie sposób skonstruujemy nasz zestaw. Czyli mamy obciążenie główne, jedna śrucina sygnalizacyjna, druga śrucina sygnalizacyjna i to by było na tyle. Haczyk oczywiście dobieramy do wielkości przynęty. My będziemy łowić na jedną ochotkę, dlatego idealnym rozwiązaniem jest widoczny tutaj haczyk Drenan Ultra Fine, takiego czerwonego koloru z długim czonkiem. Haczyki z długim czonkiem używamy wtedy, kiedy musimy szybko wypinać rybę ręką. Także do pojedynczej ochotki jest to idealne rozwiązanie. Ten haczyk wykonany jest z cienkiego drutu, dlatego nie obciąża zbyt mocno przynęty, ona zachowuje się bardzo, bardzo naturalnie. Gotowy zestaw oczywiście nawijamy na zwijadełko. Ja używam zwijadeł Preston Innovation. One są w tej chwili chyba najnowocześniejszym rozwiązaniem. Mają tutaj specjalny system blokowania żyłki, żeby ona nie odwijała się gdzieś w koszu czy w pudełku, w którym przechowujemy nasze zestawy. Dodatkowo tutaj ma taki specjalny system, że możemy zarówno zahaczyć haczyk w ten trójkąt, jak i specjalny taki dodatkowy haczyk w tym miejscu, jeżeli na zestawie nie mamy przyponu, tylko chcemy rozpocząć nawijanie zestawu od oczka kończącego zestaw. Także my akurat haczyk żeśmy założyli. Także nawijamy, wkładamy haczyk ten trójkąt i nawijamy. Pamiętamy o budowie zwijadełka, że z jednej strony ono jest głębsze, z drugiej strony jest płytsze. Haczyk zawsze umieszczamy po tej głębszej stronie, dlatego żeby te ścianki boczne dodatkowo chroniły nasz spławik przed zgnieceniem. O, widzimy, że tutaj jakaś ochrona jest. Pamiętamy również, żeby korpus spławika znajdował się w miejscu, gdzie jest wolna przestrzeń, także nawet jeżeli ktoś weźmie i naciśnie, to on jeszcze sobie kawałek schowa się w dół. Także nawijamy. Teraz w momencie, kiedy
mamy już oczko kończące zestaw. Zakładamy je na ten specjalny suwak i suwakiem dociągamy, napinamy tą żyłkę i mamy zestaw praktycznie gotowy do użycia.